Kłania się Państwu Grzegorz Siemiączyk, zapraszam na program Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole w Polsce, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Niespełna 2 tygodnie temu zespół Jakuba Borowskiego przedstawił czarny scenariusz dla polskiej gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Wtedy ten scenariusz wydawał się mało prawdopodobny i porozmawiamy o tym, czy coś się do dzisiaj zmieniło, na ile rzeczywistość przybliżyła się do tego scenariusza, który wtedy wydawał się czarny. Panie Jakubie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tamten czarny scenariusz sugerował, że wzrost polskiej gospodarki może zwolnić do 1% w całym roku, co oznaczałoby, że po drodze zaliczylibyśmy tak zwaną techniczną recesję, czyli 2 z rzędu kwartały zniżki PKB, i opierał się na założeniu, że epidemia koronawirusa wpływa na polską gospodarkę głównie pośrednio w związku z zaburzeniami w handlu i problemami u partnerów handlowych w Niemczech i Włoszech. Na ile te założenia wtedy hipotetyczne dzisiaj są faktami? To był w zasadzie... Znaczy, po pierwsze, był to jeden z wielu czarnych scenariuszy, to nie był jedyny czarny scenariusz, o tym trzeba pamiętać. Po drugie, to był w jakimś sensie, tak jak na to dzisiaj patrzę już z pewnej perspektywy, trochę scenariusz Zielonej Wyspy. W tym sensie, że oczywiście mamy techniczną recesję, co unieważnia tezę o Zielonej Wyspie w jakimś sensie, ale Zielonej Wyspy w tym sensie, że ten wstrząs związany z epidemią koronawirusa, on był głównie zewnętrzny, a jeżeli był wewnętrzny, to był związany z przerwanymi łańcuchami dostaw. Wyselekcjonowaliśmy branże, które były, mogły być najbardziej dotknięte, i założenia, które przyjmowaliśmy, one oczywiście mogą się zrealizować, mogą się wciąż zrealizować, chociaż akurat w odniesieniu na przykład do Chin, gdzie przyjęliśmy zamrożenie eksportu na 2 kwartały de facto, to już jest pewnie mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, jak się to rozwija w Chinach. Wygasa epidemia. Wygasa i pewnie to akurat się nie... W przypadku Włoch, gdzie przyjęliśmy też zamrożenie znacznej części eksportu, no powiem szczerze, jesteśmy trochę bliżej, chociaż sądzę, że ta wznowienie tej aktywności, czy odbudowa aktywności gospodarczej we Włoszech też będzie przebiegać szybciej niż w tym naszym scenariuszu. Więc był to scenariusz czarny, ale wyizolowany w tym sensie, że nie uwzględnialiśmy jakiejś silnej reakcji popytu krajowego w Polsce. W jakimś sensie przyjmując założenie, że podmioty gospodarcze w Polsce bardzo mocno wierzą w to, że to jest szok zewnętrzny przejściowy. Tak. I to nie wywołuje jakichś znaczących reakcji w zachowaniu gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw, planach inwestycyjnych itd., itd. Tu mamy już w tej chwili zupełnie inną sytuację. Jest sytuację polegającą na tym, że już musimy budować w tej chwili scenariusze związane z wpływem koronawirusa na polską gospodarkę, w których mamy silniejszy, znacząco silniejszy, bardzo trudny do prognozowania wpływ na popyt krajowy, w szczególności popyt konsumpcyjny. No, dzisiaj niedługo przed naszą rozmową rząd ogłosił, że zamknie szkoły, placówki edukacyjne, kina, teatry, muzea, i to oznacza masowe urlopy rodziców między innymi. Jakie mogą być tego konsekwencje? To, czego się spodziewamy, mogę uchylić rąbka tajemnicy, bo pracujemy nad tym, nad aktualizacją tej prognozy, i to już będzie najbardziej, naszym zdaniem, ten bazowy, najbardziej prawdopodobny scenariusz. To, czego się spodziewamy, to spodziewamy się spadku konsumpcji w drugim kwartale. Spadku rok do roku. Spadku konsumpcji w związku z tym, no, że jednak to są działania bezprecedensowe, one będą wpływać na wydatki gospodarstw domowych, które po prostu zostaną ograniczone. To będzie wymuszone tymi ograniczeniami, które zostały już ogłoszone. I to nie jest tak, że gospodarstwa domowe w takiej sytuacji będą próbowały sobie skompensować wyjście do teatru czy do kina jakimiś innymi wydatkami. Sądzę, że jednak to uderzy w popyt konsumpcyjny. Nasze założenie jest dzisiaj takie, że to się ograniczy do drugiego kwartału, jeżeli chodzi o popyt konsumpcyjny. Pan redaktor zapytał o zamknięte szkoły. Nie wiemy, jak długo. Na razie, jak rozumiem, 2 tygodnie.
Czy to będzie dłużej, trudno w tej chwili wyrokować. W przypadku 2 tygodni, no to jeszcze nie jest na tyle długi okres, żeby mówić o bardzo poważnym zaburzeniu. Mają być zasiłki dla osób, które będą się w tym czasie zajmować dziećmi. Zobaczymy, jaka będzie tego skala, jaka to będzie kwota. Ja uważam, tak na marginesie, bo trochę też powinniśmy rozmawiać o tym, jak reagować na ten wstrząs, jak reagować na ten szok. Uważam, że no, oczywiście możemy próbować wymyślać swoje rozwiązania i to jest zawsze droga, którą warto pójść, w tym sensie, że no, jesteśmy kreatywni, próbujemy szukać również naszych krajowych rozwiązań, ale rozwiązanie, które Niemcy wprowadzają, czyli to tak zwane Kurzarbeit, sytuacja, w której możemy ograniczyć wymiar czasu pracy i to i firmy, znaczy gospodarstwa domowe otrzymują rekompensatę z tego tytułu, na przykład od Funduszu Pracy, to jest rozwiązanie moim zdaniem dobre, dlatego że ono zdejmuje z firm ciężar związany z kosztami pracy, które są znaczącą częścią kosztów. Może być zastosowane przejściowo, może być zastosowane punktowo. Można by było szukać rozwiązania polegającego na połączeniu tego Kurzarbeit jeszcze właśnie z sytuacją, w której musimy się zająć dziećmi, prawda? No tutaj rząd, jak rozumiem, idzie w kierunku zasiłków. Zobaczymy jeszcze, jak to się ostatecznie ułoży. Ale my musimy w tej chwili, bo to jest nowa informacja, pracujemy w tej chwili nad tym, musimy zobaczyć w ogóle, jakiej liczby osób to dotknie. Mhm. Musimy przejść przez wszystkie roczniki i zastanowić się, ilu rodziców może być tym rozwiązaniem dotkniętym. Pamiętajmy, że inny jest wpływ w sytuacji, w której mamy do czynienia z osobą, która samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, która jest na tak zwanym samozatrudnieniu, a inny jest wpływ w sytuacji, w której mamy masowe odejścia osób z zakładów pracy, w których ich pracę trudno zastąpić. Także bardzo wiele pytań, poruszamy się, to trzeba szczerze powiedzieć, panie redaktorze, poruszamy się, formułując tę prognozę, trochę poruszamy się we mgle. Konsumpcja to jest jedno, inwestycje trochę wolniej, trochę niższa ta ścieżka będzie. No i oczywiście eksport usług turystycznych i transport na pewno, bo to już wiemy. To wszystko musimy włożyć do tego ćwiczenia, uwzględnić to w tym ćwiczeniu i z tego coś nam wyjdzie. Wyjdzie nam najprawdopodobniej silne zmniejszenie dynamiki PKB w tym roku. Mieliśmy 2,7 w tym roku, no to będzie wyraźnie oczywiście niżej. Założenie jest takie, że spowolnienie będzie przejściowe, ale teraz pytanie, na ile niektóre z tych szoków mogą się utrwalać? Znaczy, bo ja zakładam, że jeśli do tych rozwiązań jeszcze za chwilę wrócimy, ale zakładam, że może się zdarzyć tak, że jednak mimo wszystko jakieś firmy upadną, jacyś ludzie stracą pracę i wtedy ta konsumpcja, to nie będzie tylko czasowo utracona konsumpcja, którą potem będzie można skompensować, tylko wtedy jest ryzyko, że ten szok się utrwali. Mamy doświadczenia z lat 2008, 2009, 2010. Oczywiście studiujemy też te doświadczenia. Tam spodziewamy się takich efektów, o których pan redaktor wspomniał. To znaczy założenie, że mamy do czynienia z jednorazowym, krótkotrwałym, w związku z tym przejściowym, silnym wstrząsem, który nie daje nam efektów ubocznych, które się ciągną przez następne kwartały, jest założeniem dość heroicznym. To znaczy, wydaje mi się, że jakieś efekty ciągnione będą. I w związku z tym, jak budujemy tę ścieżkę wzrostu PKB w kolejnych kwartałach, to zakładamy stopniową normalizację, czyli powrót na przykład do tempa wzrostu konsumpcji, które mieliśmy przed wstrząsem, stopniowy. Ono się nie odbuduje w trzecim, w pełni. To nie będzie tak, że epidemia się skończy i ludzie pełni entuzjazmu wyskoczą do centrów handlowych i zaczną potęgę robić zakupy i cieszy się, że znowu jest normalnie. Oni pewnie ruszą oczywiście do tych centrów i oczywiście dlatego my tam mamy odchylenie in plus potem jakieś od tej ścieżki. I tak może być. Natomiast ta normalizacja będzie następować powoli. Na razie przyjmujemy, że to się zamknie w tym roku. To znaczy gdzieś tam, powiedzmy sobie, pod koniec roku będziemy już bliżej tych ścieżek, które żeśmy zakładali przed
wstrząsem, prawda? Czyli w warunkach tego spowolnienia, które i tak miało się zmaterializować. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. My wciąż nie wiemy, czy rząd nie zareaguje na to jakąś stymulacją fiskalną. Do stymulacji fiskalnej. Jaka będzie akcja polityki pieniężnej? Wciąż mamy wiele czynników, które musimy uwzględnić. Tutaj. Zostawiamy to na chwilę. Na razie jeszcze pomówmy o tym, co już zostało zapowiedziane, czyli o tym pakiecie osłonowym dla firm. On nie przewiduje Kurzarbeit, o którym pan mówił, ale przewiduje szereg innych rozwiązań, jakieś odroczenie płatności podatków, składek i składek dopłaty do kredytów. Organizacje pracodawców, z tego co widziałem, to przynajmniej niektóre ten pakiet chwalą. Czy pańskim zdaniem to będzie skuteczne? Z pewnością, natomiast proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy do czynienia z firmą, w przypadku której mamy do czynienia z silnym załamaniem popytu, to mamy do czynienia z utraconym dochodem, którego ta firma nie odbuduje bardzo często, bo niektóre firmy mogą, ponieważ może się pojawić potem zdwojony czy zwiększony popyt związany z tym, że trzeba odrobić jakieś zakupy, które żeśmy nie zrealizowali wcześniej, ale w wielu przypadkach, no dajmy na to firmy współpracujące z branżą turystyczną. No tak, potencjał jest niewyczerpany. Jest trwały wstrząs w tym sensie, że jego się już nie da odrobić. Mamy jakąś różnicę pomiędzy tym dochodem, który mógł być wypracowany, bez szoku, a tym dochodem, który ostatecznie jest wypracowany. Więc tu jest strata, to jest wpływ na sytuację firmy finansową, to może być wpływ na płynność, bo firma cały czas ma koszty, ma jakichś pracowników, nie wszystkich chce zwolnić, jest chomikowanie pracy, trzymamy ich, bo potem przecież mamy do czynienia z odbudową aktywności. I te rozwiązania, o których pan redaktor powiedział, one trochę złagodzą oczywiście, ale one nie niwelują tego. Mhm. Kurzarbeit moim zdaniem jest rozwiązaniem lepszym w tym sensie, że on w jakimś stopniu niweluje te efekty, no bo część pieniędzy, część środków finansowych, które nie trafiają do firmy od ich podmiotów, z którymi współpracują, kooperantów, konsumentów, trafia do tej firmy od sektora publicznego, prawda? Albo do pracowników, no ale de facto zdejmując ten koszt z firmy. Więc myślę, że szukałbym takich rozwiązań troszkę mocniejszych jednak, o trochę silniejszym wpływie, bo odroczenie oznacza, że firma musi to zapłacić. A ona może już tych pieniędzy nie mieć, albo nie mieć środków w takim zakresie, czy na takim poziomie, jakie miałaby, gdyby wstrząsu nie było. Czyli de facto chodzi o poluzowanie polityki fiskalnej, o to, żeby realnie dołożyć trochę pieniędzy do tej gospodarki. Tak, tylko zwracam uwagę, to jest takie celowane, przemyślane, punktowe rozluźnienie polityki fiskalnej. To nie jest rozrzucanie pieniędzy na prawo i na lewo z nadzieją, że podmioty, beneficjenci tych środków po prostu je wydadzą, tylko staramy się takim wyłapywać te punkty zapalne, w których trzeba interweniować, te branże, które są najbardziej dotknięte, i w ten sposób możemy działać. Wydaje się, że to wtedy pozwoli całej gospodarce przejść w miarę łagodnie przez ten wstrząs, no jednocześnie zredukuje do minimum te efekty mnożnikowe, bo przecież każda firma, która ma problemy, w jakimś sensie przerzuca te problemy na pozostałe firmy, z którymi współpracuje. A czy rząd ma na to środki? Bo taka dyskusja też się toczy, że nawet... Nie patrzmy, od razu się oderwimy od budżetu centralnego, bo tam jest zbilansowany budżet. Po pierwsze, można ten budżet znowelizować, tylko pamiętajmy, że on jest, budżet jest związany regułą wydatkową. Ale już wiemy, że rząd zdecydował się na obchodzenie tej reguły wydatkowej, więc może to robić w większej skali. Mhm. Jest tak zwany Fundusz Solidarnościowy, który akurat w tym przypadku miałby bardzo adekwatną nazwę, bo przecież chodzi o okazanie solidarności z firmami, które mają problemy, wsparcie tych firm. Więc jest przestrzeń na to, fiskalna, biorąc pod uwagę te prognozy deficytu sektora finansów publicznych, które mieliśmy przed szokiem związanym z koronawirusem, spokojnie jest na to przestrzeń. Wiemy, że Unia Europejska już w tej chwili akceptuje rozluźnienie polityki fiskalnej w krajach dotkniętych epidemią w dużym stopniu. Jeżeli to się w Polsce rozwinie i będzie można uznać, że to już jest znaczące, to oczywiście nikt nie będzie tutaj tworzył przeszkód dla rozluźnienia polityki fiskalnej. I w tym sensie wydaje mi się, że nie należy czekać z tym. To znaczy, to powinno być działanie bardzo szybkie, antycypujące rozwój epidemii, punktowe,
bo z każdym rozluźnieniem polityki fiskalnej jest tak, że może ono przyjść za późno. Często jest tak, że znaczy, polityka fiskalna ma jeszcze tę zaletę w stosunku do polityki pieniężnej, że te opóźnienia pomiędzy na przykład decyzją o zwiększeniu wydatków i realizacją tych wyższych wydatków, a tym momentem, w którym one rzeczywiście powinny być, już nie są takie duże, ale tak czy inaczej trzeba działać antycypując to, co się dzieje w gospodarce i wydaje mi się, że tu jest przestrzeń dla polityki fiskalnej. Nie przesądzałbym w tej chwili jak duża, bo sytuacja jest zmienna i zobaczymy, jak to się rozwinie. Trzeba bardzo mądrze, prosty przykład. Gdybyśmy dzisiaj zdecydowali się na czternastkę emerytalną, uznając, że to jest ta stymulacja, którą powinniśmy zrealizować. Proszę zwrócić uwagę, to byłoby sprzeczne z metodą postępowania, która jest zalecana w tej chwili w przypadku epidemii. Przecież są apele kierowane do seniorów, żeby zostawali w domach, żeby ograniczyli aktywność. Czyli te pieniądze nie byłyby, znaczy byłyby w ograniczonym stopniu impulsem popytowym, dlatego że właśnie akurat te osoby prawdopodobnie tych środków by nie wydały albo wydałyby w znacznie mniejszym zakresie. I raczej nie wydadzą ich przez internet. Tak jest, więc dlatego wydaje mi się, że to powinien być impuls skierowany głównie do firm właśnie poprzez takie mechanizmy, które stabilizują zatrudnienie w firmach. To jest bardzo ważne. Stabilizują zatrudnienie. Część kosztów tego zatrudnienia przerzucają na budżet. Część kosztów przerzucają na budżet. Wczoraj wieczorem na nadzwyczajnym posiedzeniu Bank Anglii obniżył stopy procentowe. Wcześniej to samo zrobił amerykański Bank Centralny, Bank Kanady. Czy Narodowy Bank Polski też ma jakąś rolę do odegrania? Na rynkach finansowych są już oczekiwania na obniżki stóp procentowych nawet o 3/4 punktu procentowego. No, ta nasza rozmowa chwilę wcześniej, ona też doprowadziła nas do wniosku, że w przypadku polityki pieniężnej, ze względu na opóźnienia, które są w polityce pieniężnej dość znaczące, ta rola jest pewnie mniejsza niż polityki fiskalnej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, oczywiście możliwe są niekonwencjonalne działania w polityce monetarnej, takie, które by na przykład dostarczały tani pieniądz do sektora bankowego, celowany z przeznaczeniem na udzielenie finansowania jakiejś grupie przedsiębiorstw, na przykład małym i średnim przedsiębiorstwom. Narodowy Bank Węgier całkiem niezłym skutkiem realizował taki program Funding for Growth. Tak, w innym kontekście. W niejednej edycji, tak? Bo tam on powtarzał to. Więc takie działanie może być potrzebne. Oczywiście w sytuacji, w której ten kryzys związany, czy wyhamowanie wzrostu związane z koronawirusem byłoby silne. Samo zmniejszenie stóp procentowych oczywiście jest czynnikiem stabilizującym sytuację w tym sensie, że zmniejsza koszty obsługi długu dla firm zadłużonych, nie jakoś bardzo znacząco, ale zmniejsza. Jest też czynnikiem wpływającym na nastroje. Proszę zwrócić uwagę, co było w wystąpieniu prezesa Powella, kiedy uzasadniał tę obniżkę stóp o 50 punktów bazowych, co do której rezerwa podjęła decyzję. On mówił o confidence, on mówił o wpływaniu na nastroje. Znaczy on nie pokazywał precyzyjnie kanałów oddziaływania. Powiedział, że to jest taki moment, w którym trzeba stabilizować nastroje. Niższy koszt finansowania jest takim czynnikiem, dlatego Rezerwa Federalna się decyduje na to. Ale oczywiście gdzieś to wszystko musi się, ta dyskusja musi się odbywać nie w oderwaniu od mandatu Banku Centralnego. Mandat Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego jest jasno określony, stabilność cen. Jeżeli my teraz po tej górce inflacyjnej będziemy oglądać dość wyraźny spadek inflacji, jeszcze wspierany dodatkowo przez niskie ceny ropy i paliw po tym poniedziałkowym szoku, no to argumenty na rzecz rozluźnienia polityki monetarnej stają się oczywiście mocniejsze. Jeżeli widzimy jeszcze inflację nisko w przyszłym roku, to tym bardziej. Taka będzie zresztą najprawdopodobniej nasza prognoza, czyli inflacja dość nisko w przyszłym roku średniorocznie, poniżej celu. Więc myślę, że ja jeszcze się w tej sprawie, proszę mnie zwolnić jeszcze z konieczności takiej, z konieczności zadeklarowania w sposób precyzyjny, jeśli chodzi o prognozę dotyczącą stóp,
Rozważamy to, rozważamy taką możliwość złagodzenia polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej w drugim kwartale. Wydaje mi się, że to już jest scenariusz, którego nie można wykluczyć. A jakby tak chcieć się oderwać na chwilę od perspektyw inflacji, wzrostu gospodarczego, sięgnijmy do mandatu, do zapisów ustawowych. Wspieranie polityki gospodarczej rządu w sytuacji, w której nie ma zagrożenia dla podstawowego celu, jakim jest stabilność cen. Dzisiaj przy inflacji 4,4, zobaczymy w piątek, czy będzie rewizja ewentualnie, ale dzisiaj przy inflacji 4,4 oczywiście Narodowemu Bankowi Polskiemu i Radzie Polityki Pieniężnej jest trudno. Tak. Ale w maju, na początku maja, kiedy będziemy już znali wstępną inflację kwietniową, a ta według naszych analiz już będzie wyraźnie poniżej górnej granicy odchyleń od celu, czyli poniżej 3,5%, no to powiem szczerze, że jeżeli oczywiście będzie wyraźny wpływ epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą, no to myślę, że Rada Polityki Pieniężnej będzie miała poważny dylemat. Ostatnie pytanie, bo w kontekście tego, że jak pan powiedział, nie jest oczywiste, że obniżki stóp procentowych są w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób złagodzić te skutki ekonomiczne epidemii. Część ekonomistów uważa, że takie gwałtowne, niesygnalizowane obniżki stóp procentowych jak w Stanach de facto przyczyniają się do zwiększenia nerwowości na rynkach finansowych, zostają odebrane jako jakiś taki akt paniki. Czy w Polsce, w warunkach, kiedy bank centralny od lat zapowiada, że dla niego stabilność stóp jest najwyższą wartością, to nie właśnie miałoby głównie takiego efektu? Pamiętajmy o jednej podstawowej różnicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, czy w ogóle szerzej Europą kontynentalną. W Stanach Zjednoczonych rola giełdy i rynków kapitałowych jako mechanizmu, który służy pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, jest znacznie większa. I jednocześnie rola giełdy czy wycen spółek jako czynnika, który wpływa na sytuację finansową de facto gospodarstw domowych, które tych akcji mają więcej. Ich skłonność do konsumpcji. Tak. Ich skłonność do konsumpcji jest większa. To jest tak zwany efekt majątkowy. Dlatego właśnie Rezerwa Federalna w znacznie większym stopniu reaguje na to, co się dzieje na giełdzie, ponieważ uznaje, że to może mieć istotny wpływ na przykład na konsumpcję gospodarstw domowych i wzrost. Więc w tym sensie rozumiemy Rezerwę Federalną, która reaguje nie mając żadnych twardych danych, bo przecież ta decyzja o obniżce stóp o 50 punktów bazowych, ona była podjęta w momencie, kiedy mieliśmy nawet miękkich danych wskazujących na jakieś wyraźne pogorszenie koniunktury czy perspektyw wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Nie mówiąc już o twardych danych. Natomiast to jest jakby jedna rzecz i tu w tym sensie rozumiemy Rezerwę Federalną. Z drugiej strony, ta decyzja oczywiście była podjęta w momencie i sposób jej uzasadnienia moim zdaniem był taki, który sprzyjał pogorszeniu nastrojów. On nie stabilizował. To znaczy była podjęta w momencie, w którym rozpoczynała się dopiero dyskusja taka intensywna na temat wpływu koronawirusa na amerykańską gospodarkę. Taka decyzja podsyciła te obawy. No i powiem szczerze, byłem trochę rozczarowany tym uzasadnieniem przedstawionym przez prezesa Powella, które nie było przekonujące. W tym sensie, że powstało wrażenie, że mamy do czynienia z takim działaniem, no nie chcę mówić panicznym, bo to nie pasuje do Banku Centralnego czy Rezerwy Federalnej, ale takim bardzo ad hoc i działaniem, które ma reagować błyskawicznie na bieżącą sytuację. I w związku z tym pojawiły się te obawy uczestników rynku, czy sytuacja może nie jest gorsza niż ta, którą do tej pory zakładaliśmy. Bank Centralny jednak powinien stabilizować sytuację, no ale to nie wyklucza, wracając do naszego podwórka, to nie wyklucza obniżki stóp procentowych w sytuacji, w której popyt krajowy bardzo silnie hamuje, jest ryzyko wydłużenia tego impulsu na kilka kwartałów. Inflacja jest niska, otoczenie zewnętrzne jest bardzo trudne. W Niemczech sytuacja się pogarsza, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa i w zasadzie bank centralny może działać. Dziękuję serdecznie.
Przypominam, że naszym gościem był dr Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole. Mamy nadzieję, że słuchał nas ktoś z rządu i apel o wprowadzenie kurs Arbeit zostanie usłyszany. Dziękuję serdecznie.